Leśnicy. W ramach upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w sobotę 6 października zasadzili Las Niepodległości. Miejscem tej wyjątkowej inicjatywy były Lasy Sieniawskie na terenie Nadleśnictwa Pawłowa. I jak mówił Jan Śliwa, nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa, ma to być pomnik dla następnych pokoleń. Chcemy właśnie uczcić tą pamięć powstania naszego państwa, dlatego na tej powierzchni chcemy posadzić pomnik, który będzie nieśmiertelny i będzie świadczył pokoleniom o tym, o naszej inicjatywie, że taki las tutaj powstał i niech on rośnie i świadczy o wspaniałości naszego państwa i dla dobra lasów. W akcji sadzenia Lasu Niepodległości udział wzięli leśnicy, żołnierze obrony terytorialnej, uczniowie szkół z Adamówki i Majdanu Sieniawskiego, okoliczna młodzież oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Adamówka. Na sośnie zawieszona została flaga państwowa symbolizująca wolność i niepodległość Polski. Leśniczy Dariusz Dyndał zaznaczał, że drzewka tworzące Las Niepodległości mają zostać zasadzone na około 4 hektarach. Ku czci odzyskania przez Polskę niepodległości mamy do posadzenia niewiele, ledwo taki skromny ogródeczek, niecałe 4 hektary lasu. 31 tysięcy sosny, niespełna 6 tysięcy buka i 1750 sztuk sosny, dęba, przepraszam. Naprawdę dzisiaj ta praca ma nam wszystkim dać przyjemność. To ma być taki uroczysty sposób świętowania tej rocznicy, która przed nami. Ta uprawa, ten las ma stanowić właśnie taki pomnik. Po wykonanej pracy nadszedł czas na wspólne biesiadowanie.